Mamy nadzieję, że pierwszy odcinek naszego vloga Widzę Falania by Noblebet przypadł Wam do gustu. Pokazaliśmy Wam początek zgrupowania, pierwsze godziny pracy w Alanii w hotelu Gold City. Dzisiaj pierwszy taki prawdziwy rozdział naszej historii, którą chcemy Wam pokazać w trakcie tego zgrupowania. Widzewscy bramkarze. Podejrzymy warsztat trenera Andrzeja Woźniaka, jego trzech podopiecznych, którzy trenują, by być jak najlepszymi na rundę wiosenną. Zostańcie z nami i zobaczcie kulisy tego dnia. Mocny, mocny, mocny. Super. I wyjął. Brawo. Kurde, resy w jakim gazie jesteś? Jedziemy. Przejdź. Gramy tutaj piłkę ręczną, ale jak gramy piłkę ręczną, na przykład jest tak, że tam zagrywam do owczara i owczar. I teraz ty, jak gdzieś doprowadzimy piłkę, czy tu, czy tu, czy tu, rzucacie w pole karne i zawodnicy wbiegają. Tylko w tym momencie, kiedy owczar rzuca, już nie mogę złapać jej w ręce, tylko tu walczymy po prostu o głowę. Jest nikt! Pierwszy trening na pewno był dla nas troszeczkę taki nużący, bo były głównie zadania dla zawodników z pola o wygranie pozycji, więc tych strzałów było za mało dla nas, bo 3-3, ale sobie odbiliśmy to wszystko na popołudniowym. Już też kamery to uchwyciły, że tam mogliśmy się trochę pobawić chlebkiem. No tak, zapomniałem o tej piłce ręcznej jeszcze na początku, co była. No tam mogliśmy 5 ludzi już stracić, ale na szczęście okej. Okay. Nie no, fajny taki przerywnik przed tą stawką, już taktyczną bardziej. Fajna zabawa była. Dzisiaj, trenerze, robimy materiał o bramkarzach, ale widzę, że dron jest w locie, więc chciałem zapytać, do czego przyda Wam się ten materiał, co analizujecie? Tu analizujemy w głównej mierze fazę finalizacji, jeśli chodzi o atak, i fazę obrony, jeśli chodzi właśnie o zachowania obrońców typowo w świetle bramki przy dośrodkowaniach z bocznych sektorów boiska. Jak to wygląda? Możemy czuć się zaniepokojeni? Myślę, że nie. Zawodnicy są na tyle doświadczeni, że pewne zachowania i mechanizmy, które związane są właśnie z tą pracą, są bardzo zbliżone, więc jest tylko kwestia jest tego, żeby pewne rzeczy przypomnieć i systematyzować, tak aby w trakcie meczu, kiedy trzeba bardzo szybko reagować, żeby to nam wszystko wychodziło płynnie. Jak tam, Ludwik, byłeś w drużynie zwycięzców czy przegranych dzisiaj? Zwycięzców, na szczęście. A, okej. Okay. Pomija mnie coś w końcu z tym sprzętem. A jak ocenisz dzisiejsze zajęcia? Dzisiaj tak trochę mało bramkarsko, ale była okazja. Było właśnie, zapytam. Piłka ręczna, fajne takie rzeczy też są. Też to były jakieś... Ale to było trochę niesprawiedliwe, bo ty jesteś 2 razy wyższy od muchy. Oj, trzeba się radzić. No właśnie, nie ma znaczenia. Tak mówisz? Nie ma. Ale czyli fajna zabawa. Pewnie, że fajna. No, ale to teraz czyli do Tyrki musisz lecieć. Ja cię tu odrywam chyba, bo zaraz będzie liczenie piłek. Trzeba. A kto jest szefem młodzieżowców? Chwało. Chwało? Chwały jest. O kurde. Jak wygrał tą rywalizację? Czy został wyznaczony? Sam nie wiem, jak on wygrał. To dzisiaj materiał o
o bramkarzach. No i co, dali radę na tym treningu, czy nie? Czy raczej nie? No i zawsze dałem radę. No, są fajne, pracowite dzieciaki. Chłopaki, nie, bo Bombi jest dzieciak. Nie, dobrze, dałem dzieciaki radę. W Bombi. No i nasz synek z Dąbrowy. Tak, pozdrawiam całą Dąbrowę. Daje radę, nie? No. Dobrze, wrzucimy pozdrowienia. Tak zwane z grybusy. Jesteś ty. Dąbi. Ja ci założyli tą kamerę do mezi stąd. Albo najlepszych przyszedł dlatego. Tak, nowy. I druga strona też. Po dwa razy na każdy kryk. Brawo. Przebieramy nogami, nie skaczemy i poszła druga. Teraz będzie po koźle, także uważaj na to. Tak. Super. Kozioł, i dawaj już. Super, i zmieniamy. Tak, i do tego. Nie ma tragedii, nie? Sprawa wygląda tak, że trener też lubi mieć fajną atmosferę, no bo łatwiej się pracuje i my staramy się w tym pomóc. Gdzieś tam też mamy te relacje z Kubą czy z Mateuszem, ja mam bardzo dobre. No i te treningi to jest tak naprawdę, no cieszą, każdy trening cieszy. Gdzieś tam wiadomo też trener nam układa tak te treningi, żebyśmy się też tym bawili, żeby to nie było dla nas... Żeby trening to nie był dla nas jakieś ciężary, tylko żebyśmy przyszli, robili swoje. I koniec. Jak to trener lubi zawsze powiedzieć, że to co umiesz. To i co się pierwsze rzuca w oczy z trenerem Andrzejem, gdzie sobie przypomnę, jak to rok temu wyglądało. Dużo takiej akrobacji w parterze, dużo takich przewrotów, obrotów, przejścia na biodrach. Początki były tam ciężkie, czułem się jak taki beton, można tak powiedzieć, a teraz już jest ten luz, że niby naszym chłopakom brakuje luzu, to już nie brakuje. Więc i praca na nogach, bardzo dużo pracy na nogach, bo gdzieś tam na tych nogach jest cały czas przesuwanie. Głównie cały czas takie meczowe sytuacje staramy się, nie stricte tylko treningowe, tylko już pod mecz to przesuwanie i trzymanie pozycji, trzymanie bramki i jeszcze dodam takie miękkość na nogach. Do białego i teraz, ekstra. Na takie jednej akcji warto wyjść na trening. Takie jedne jasy warto wyjść na trening. W końcu, kurwa. Poszło. Ale już to już dałeś z siebie wszystko, wiesz? Na lewie mogę, ale za bramkę bo. Drugi trening polegał na tym, żeby latać, tak przysłowiowo, i bramkarz lubi to najbardziej, bo wiadomo, gdzieś tam się wykonuje tą pracę motoryczną, jakąś tam te ćwiczenia w parterze, ale no, każdy bramkarz lubi latać, każdy bramkarz lubi piłkę zdejmować z okienka. No i dzisiaj mieliśmy taki trening po to właśnie, żeby to robić i no i nam się udawało, fajna zabawa na pewno. Można go oderwać od ziemi, widzisz? Ale kończy, ja zacznę kolejkę i kończy, nie? Ale nie, tu stąd. Będzie Instagram płonął? Będzie. O, zobacz. Zobacz, co się dzieje. Zobacz. Gdzieś? Jestem pod wrażeniem. Jaki przelot?
No tutaj jest co no, prawda. No nie, w koszyczek to łapie, tu się nie liczy takie. To się nazywa koszyczek? Nie. Ale Konrad, jesteś pod wrażeniem interwencji czy zdjęć? Nie, interwencje słabe, ale na zdjęciu fajnie wyglądają. No tutaj... Mogę oszukać tam. Tutaj wreszcie Kuba w powietrzu. Kuba. Rzadkość. Młody lata, to się zgadza. W końcu popracowaliśmy dobrze. Ale właśnie jak takie zajęcia bramkarskie macie tylko dla siebie, to chyba szczególnie fajnie, nie? Że możecie skupić się tylko na sobie i popracować indywidualnie. Na pewno gdzieś tam kiedyś tego czasu na treningach mamy nie aż tak dużo, bo zawsze jesteśmy więcej z drużyną, także takie dnie naprawdę cieszą, że możemy popracować z trenerem. A co to znaczy? Bo Recha mówił mi, że zazwyczaj nie latasz. To znaczy, że co, warunki fizyczne pozwalają ci zazwyczaj trzymać się ziemi, gdy łapiesz piłki? Nie, bo dużo pracuję na nogach i też po prostu nie zawsze się rzucam do piłek, tylko gdzieś tam szybciej przesuwam, ale nie jest to nic złego. Może nie jestem tak przy tym ekwilibrystyczny, ale skuteczny. A jak się pracuje z trenerem Andrzejem? Bo widzę, że trochę szyderki jest, ale chyba też dużo takiej jakości, tak mi się wydaje, patrząc z boku. Na pewno, no, gdzieś już znamy się tak naprawdę rok, mijał, kiedy jesteśmy na obozie, bo to praktycznie do obozu się znamy, także widać, że jest wesoło na treningach, ale też ciężka praca, także w takich warunkach trzeba pracować. Ale w ogóle przecież rok minął, dokładnie, kurczę, i to rok temu tutaj zaczynałeś w ogóle. Nawet nie, bo jeszcze pierwszy tydzień po kontuzji miałem. No, przecież w ogóle to też był trochę taki, no nie mówię, że absurd, ale specyficzna sytuacja, bo nie trenowałeś, a nie mogłeś grać. Wow, trochę się zmieniło w tym czasie. No, jakby nie patrzeć, na pewno były złe informacje, ale widzę, że to wszystko się dobrze poukładało. A co planujecie już dzisiaj jeszcze, co jest w planie przez sztab szkoleniowy wpisane dla was? Jakaś analiza od nowa? Dzisiaj mamy chwilę odnowy, kolację, potem odprawa i czas wolny dla siebie już.